A oto kolejny odcinek Zagrajmy w Baldur's Gate. Jak wygląda sytuacja na mapie świata? Te regiony, które chciałem obadać tutaj na wschodzie, to już chyba wszystkie obadałem, czyli te lasy ostrych kłów, tutaj bazyliszki, no wieża Durlaga to jeszcze nie. Myślę, że powinniśmy przenieść się na zachód tutaj. Czyli Siriny dzisiaj. No, mogą być Siriny. Po drodze wysoki żywopłot, czyli zajdziemy sobie do Talantyra, zwłaszcza, że Księga Maga świeci pustkami na poziomie drugim oraz tutaj chyba też już mamy, tak jest, dwa wolne sloty na poziomie trzecim. Aczkolwiek zaklęć poziomu trzeciego to chyba bym na razie nie kupował. Ona ma poziom piąty, to nasza gnomka, czyli jeszcze no, niewielka szansa, znaczy no, niewielka szansa. Powiedzmy, że mogłoby się nie udać tutaj wpisać. Wpisać do księgi zaklęć trzeciego poziomu, chyba że byłoby to zaklęcie ze szkoły iluzji. Ale jeżeli by to nie było zaklęcie ze szkoły iluzji, no to w przypadku właśnie magów ze specjalizacją, to szansa na wpisywanie takich zaklęć jest zmniejszona. Dlatego wolałbym, żeby ona zdobyła wyższy level, ale jakieś zaklęcie fajne drugiego poziomu, jakbyśmy znaleźli u Talantyra, albo nawet pierwszego poziomu, którego jeszcze nie mam, jakieś takie interesujące, to można by zakupić. A poza tym ochrona przed petryfikacją na Sirinach to raczej mi się nie przyda. Jeżeli o czymś nie pamiętam, coś by się tam takiego, ale nie no, coś by się dziwnego wydarzyło, to jakby co mamy w tubie na zwoje, zwój z takim zaklęciem. Ociemniałość zawsze spoko, możemy sobie tych pocisków więcej wziąć. Zwłaszcza, że na piątym poziomie naszego maga mogą już latać trzy pociski naraz. Co na tym etapie jest naprawdę niezłe, bo normalnie jak mamy większą drużynę, czyli ten exp jest porówno rozkładany na wszystkich, każdy ma niższy level wtedy niż te nasze postacie, to na tym etapie takie potrójne pociski jeszcze nie mogą być wystrzeliwane. A tu nasza gnomka już może takie coś odwalać wrogom, więc niech ma te zaklęcia. Znaczy, te zaklęcia zawsze są dobre, nawet jak były to pojedyncze strzały, bo jednak mogą przerywać zaklęcia wrogich magów. Okej, jeżeli chodzi o poziom drugi, płomienie Aghanazara spoko, śmierdząca chmura dosyć sytuacyjna, znaczy nie jest zła, ale chyba mi się nie przyda tam na tej lokacji. Szczęście, no chociaż szczęście... Szczęście ma rzuty obronne, może się przydać w jednym przypadku, weźmy to. Niech to sobie będzie. Trzeci poziom zostawiamy w spokoju na razie, nie ma wyjścia. A jeżeli chodzi o zaklęcia kapłańskie... zaklęcia kapłańskie. No mogłoby zostać to leczenie, bo to też nie będzie jakaś skomplikowana lokacja, więc w razie czego można by się podleczyć, gdyby mnie tam coś po prostu przez przypadek trafiło. Mimo że mamy teraz pełną zbroję płytową na krasnoludzie, to przypominam, że ostatnio kupiłem. Tam mag dostał jeszcze bransolety polepszające pancerz. Dostała też pasek z odpornością na... Znaczy z odpornością... no z bonusem przeciwko obrażeniom siecznym to było, tak? Ale wiecie co, muszę w sobie wyrabiać taki nawyk na wypadek, gdybym nie pamiętał czegoś, co się może w gierce wydarzyć, żeby na wszelki wypadek zawsze było takie sanktuarium, jakaś ochrona przed złem, chociaż po jednej sztuce takiego zaklęcia zapamiętanego. Rozkaz jest spoko też. Ale dobra, niech na razie tutaj sobie będą nawet te leczenia. Okej, zostawmy to. Na poziomie drugim. Cisza. Cisza zawsze musi być. To czy pamiętam, czy będzie cisza potrzebna na jakiejś lokacji, czy nie, to lepiej, żeby ta cisza była. Bo zawsze można o czymś zapomnieć, się okaże, że jakiś dziwny mag wyskoczy i fajnie będzie go uciszyć. Chociaż to nie zawsze zadziała oczywiście. O, przywołanie boskiej mocy możemy wziąć, mimo że jeszcze staty plus 2 nie będą, ale nie wiem, czy pamiętacie, na obszarze wysokiego żywopłotu zaznaczyłem sobie na mapce skrzynkę, której nie udało mi się ostatnio otworzyć. Nie udało się sforsować zamka, to teraz jak będę mógł zwiększyć siłę o 1, to może się uda. Jak się uda, to się uda, jak nie, to na razie znowu nic z tym nie zrobimy i będziemy kombinować w przyszłości, ale sprawdzę. Poza tym, no niech ta pomoc sobie będzie, okej. No i zaklęcia trzeciego poziomu, to jeszcze ich nie przeglądałem tutaj na serii, więc co nieco mogę wam o nich powiedzieć, przynajmniej o tych interesujących takich bardziej zaklęciach. No jest kilka takich pewnie. Animacja martwego zawsze dobra. Tym lepsza, im mniejszą mamy drużynę, no bo są różne sytuacje, kiedy by się jednak większa drużyna przydała.
aby było więcej sojuszniczych jednostek, które mogłyby na siebie obrażenia brać, nie? Jakieś wrogie czary wziąć na klatę, czy coś takiego. Także animacja martwego fajna. To są szkielety. Szkielety tym lepsze, im wyższy poziom kapłana. One dostają później lepsze bronie, mają lepszą wytrzymałość, także fajna sprawa. Bezmyślność, taki sobie czar. Glif strażniczy. W sumie to nigdy z niego nie korzystałem, dlatego że nigdy nie było okazji, żeby z niego skorzystać. To jest taka blokada przejść, blokada drzwi. Kiedyś myślałem, że o, to będzie fajne, takie taktyczne, no nie, coś tam będę blokował, kombinował, nie, ale w praktyce z tego się nie korzysta, no chyba, że ktoś tam ma jakieś pomysły może na ten czar, ale no ja nie. Przynajmniej nie do tego stopnia, żeby sobie tym zapychać slot z nadzieją, że o, może się przyda gdzieś, nie? Leczenie chorób fajne, chociaż nie sądzę, żeby mi się przydało na tej lokacji z Sirinami, więc sobie daruję. Leczenie średnich ran spoko, ale za mało slotów, żeby to brać. Ochrona przed ogniem to już jest taka 80% bardzo fajna. Zwłaszcza fajna, jeżeli ktoś już tę gierkę zna i wie, że można się spodziewać tutaj jakiegoś ataku ogniowego, tu jakiegoś ogniowego przeciwnika, to można się nieźle przed tym zabezpieczyć. No a nawet jeżeli ktoś tej gry nie zna, czyli sobie te loady tam częściej robi, no to wtedy widzi, że coś tam go spaliło, no to sorry load i się zabezpieczę przed ogniem. Bardzo fajne zaklęcie. Może uratować dupsko, ale też za mało slotów, żeby to sobie tak brać na zasadzie, że o, może się przyda. Pozbawienie magii wydaje się dobre. Wydaje się dobre, to jest 80% szans na to, że mag nie rzuci zaklęcia. Tylko, że w praktyce mi to zawsze tak rzadko wchodziło, jak kiedyś grałem. Bardzo rzadko mi to wchodziło na magów. Nie wiem, z czego to wynika. Tu niby jest modyfikator minus 2, więc powinno wchodzić. No ale z drugiej strony to nie jest jakieś takie... taki porządny modyfikator, jak na przykład jest w ociemniałości, tam jest minus 4, nie? Poza tym gnomka jest specjalistką w iluzji, a ociemniałość jest zaklęciem ze szkoły iluzji, no to nic dziwnego, że jej ta ociemniałość tak fajnie na wrogów wchodzi. Jeżeli byłby jakiś mag specjalizujący się w zauroczeniach na przykład, no to może wtedy miałoby to jakiś większy sens. Za to rozproszenie magii fajne. Do neutralizowania skutków różnych takich efektów magicznych. To jest nawet fajne. Siła jednostki, no zwiększa siłę. Nawet to, jeżeli dobrze kojarzę, działa na tych umarlaków przywoływanych. Strefa czystego powietrza, też takie sytuacyjne może się przydawać. Ujawnianie niewidzialnych. Tamte siriny też takie niewidzialne się mogą robić, ale nie sądzę, żebyśmy mieli z tym problemy, dlatego sobie to daruję. Zdjęcie klątwy. No zdjęcie klątwy to nie jest zaklęcie, z którym się raczej powinno w teren iść gdzieś, załadowywać sobie tym sloty. Jeżeli mam jakiś przeklęty przedmiot, to już na miejscu, jak jesteśmy w osadzie, można to sobie wziąć, się tam przespać może z tym, ale to tak, ja wiem, rzadko się to przydaje, chyba że naprawdę, rzadko w ogóle jakiś niezidentyfikowany przedmiot bierzemy do łapy i później się okazuje, że on jest przeklęty i nie można go zdjąć na przykład, nie? No, chyba nie. Zdjęcie paraliżu, wiadomo co robi. O, święte uderzenie pamiętam, fajne. To działa na istoty złe. Pamiętajcie, rzucam czasami ochronę przed złem. Takie istoty się w tej grze zdarzają, nawet stosunkowo często. I takie święte uderzenie to jest taka obszarówka. No, złe istoty. I to naprawdę fajnie działa nawet. Myślę, że weźmy sobie te animacje martwego. I z takimi czarami ja się tutaj zdrzemnę. Co chcesz, bym zrobił? W ogóle a propos zdrzemnięcia się, to jestem dzisiaj bardzo śpiący. Ostatnio mało śpię, ale to z własnej winy w sumie, nic takiego wymuszonego, że muszę tam wcześniej wstawać czy coś takiego, w sumie to z własnej głupoty, ale to mniejsza z tym. Idziemy spać, na bogato, tak, wynajęcie. Postaram się udawać na potrzeby serii, że nie jestem zmęczony. Ale może mi się język plątać czasami. No, chociaż tam na Sirinach chyba nie było za dużo czytania. Dobra, odpoczynek 8-godzinny, postacie uleczone, zaklęcia zapamiętane, tak jest, tutaj też, rzut okiem jeszcze na szybko. Tak, tutaj mamy te miksturki, mikstury wybuchów, olej wściekłego płomienia, pocisków trochę zeszło, ale wystarczą, następnym razem sobie zakupimy więcej. Tutaj są bransolety ochronne, tutaj jest nowy pasek. U naszej iluzjonistki tutaj jest nowa zbroja, pełna zbroja płytowa. No właśnie, i tak to wygląda. Okej, no to myślę, że możemy wyruszać. Bardzo dobrze.
zachód. Zachodnie wybrzeża i Siriny. Dobra. Może być. A po drodze Talantyr. Zobaczymy, czy jakieś fajne zwoje u niego się uda zakupić. Miejmy nadzieję. Bo coś tam by się przydało. Wysoki żywopłot. No i ostrożnie, bo dawno mnie tu nie było, się jakieś wrogie istoty mogły pewnie pojawić. Idziemy prosto tu. I obserwujemy, czy jakieś zagrożenie tu będzie. Ale teraz, z takimi poziomami, o Kiwan tu cały czas stoi, pamiętajcie go? Z takimi poziomami, jak teraz mamy, to nie boimy się żadnych przeciwników z wysokiego żywopłotu, nie? No ale jakby się jacyś trafili po drodze, to bym nie płakał z tego powodu, zawsze dodatkowy exp, ale widzę, że spokój jest. Może Talantyr się przechadzał, taki nocny spacerek i wszystko powybijał w okolicach. Idziemy zobaczyć. A, no i u niego będzie można zidentyfikować też, nie? Jakie żegnam. Gadamy tutaj. Interesuje nas kupno albo sprzedaż magicznych przedmiotów. Tak, on ma przecież identyfikację. Dobra, to sobie zacznijmy od identyfikacji. Czyli miałem tutaj gdzieś zwój ochronny do zidentyfikowania. A krasnolud miał pierścionek do zidentyfikowania. O! Czyli od tego zaczynamy. Identyfikacja zwoju. Ten zwój jest przeklęty. Czytanie go byłoby głupotą, jako że jego działanie może być fatalne w skutkach. Aha, okej. Czyli tutaj lipa akurat, a pierścionek? Zobaczmy pierścionek. Pierścień energii, zwany zwycięzcą. Broń ta, wykonana przez zamieszkujących podmrok magów z rasy mrocznych elfów, rozwiązała spór między dwoma rywalizującymi ze sobą domami. Każdy walczący mógł wykorzystać jeden magiczny przedmiot podczas starcia. Ten pierścień został wykorzystany przez zwycięzcę, który jednak nigdy go nawet nie dotknął. Miał go zaś na palcu jego sługa, który z tłumu zaatakował przeciwnika od tyłu. Wszyscy świadkowie zgodzili się, że była to błyskotliwa interpretacja reguł. Aha, czyli to jest pierścień z ładunkami, obrażenia 2K6, przed czym nie chroni żaden rzut obronny, to po prostu wchodzi w przeciwnika, zasięg 40 metrów, obszar działania, strumień na 33 metry. No okej, czyli to są takie ładunki w pierścionku. Pokażcie mi ten pierścionek, jak on dokładnie wygląda. 19 ładunków. No dobra, to chyba na prockę pójdzie, tak? Zwłaszcza, że ona tu ma slocik na pierścień i w takim razie ona by mogła, tylko jak to się robi? Aha, chyba tutaj z ekwipunku może rzucić czar. W porządku. No, może to wykorzystamy nawet. Dobra, zobaczmy sobie te zwoje. W tak nędznym miasteczku. Czy są tu jakieś interesujące zwoje? Ochronne są. W ogóle zobaczcie na te ceny. A to są zwoje chyba nie dla maga. Tak, to nie są takie... Chociaż... Ale nie, to nie są chyba zwoje takie, które moglibyśmy wpisać do księgi. To nie są zaklęcia jakiegoś tam konkretnego poziomu. To są po prostu takie jednorazowe zaklęcia do rzucenia. Bardzo drogie... O, ale tutaj na przykład śliskość to mamy. Musimy szukać zaklęć z zielonym tłem. O, na przykład przyjaciele. Nie, to nie jest zaklęcie, które by mnie interesowało. No ta identyfikacja. Znaczy wiecie, jeżeli komuś nie zależy na czasie w grze, który tak naprawdę nie ma wielkiego znaczenia, no to można by, już chyba o tym nawet mówiłem, wrócić do osady po jakiejś wyprawie, nauczyć się samych zaklęć identyfikacji, pójść spać, zidentyfikować wszystko, wybrać zaklęcia takie, jakie chcemy na kolejną wędrówkę, jeszcze raz iść spać i wyruszyć, nie? Tylko ja tak w gierkach nie lubię robić, no, dlatego już tam wolę zabulić tę kasę, niż tam spać sobie, podczas gdy jakiś zło panoszy się po świecie. No ja jestem taki dziwny. Tarcza, a myślę, że jakieś lepsze zaklęcia ochronne niedługo będą dla maga niż tarcza. O, uśpienie, to jest zaklęcie pierwszego poziomu, dosyć fajne może być. To jest zaklęcie obszarowe.
Czar ten wprowadza jedną lub więcej istot w podobny do śpiączki stan. Nie działa na nieumarłych i niektóre stworzenia odporne na efekt uśpienia. Wszystkie istoty, na które zaklęcie to ma wpłynąć, muszą znajdować się w promieniu 5 metrów od punktu, w którym zostało rzucone. Istoty znajdujące się w obszarze działania czaru muszą wykonać rzut obronny przeciw śmierci z modyfikatorem -3 lub padną jego ofiarą. No i tutaj potwory o liczbie kostek 5 lub więcej są odporne na działanie tego czaru. To może być problematyczne, ale to nie zmienia faktu, że sen jest niezły. Ciosy wyprowadzone przeciw śpiącym istotom są zawsze celne. Ja bym to sobie wziął. Kupimy sobie. Mam nadzieję, że mi się uda to zapamiętać. To jest szkoła zauroczeń, zaczarowań. Zobaczmy dalej. Zmrażający dotyk, pomniejsze drążenie Larlocha, groza, no to są zaklęcia ze szkoły nekromancji, czyli szkoła przeciwstawna do szkoły iluzji naszej gnomki, dlatego ona nie może się uczyć takich zaklęć. Szczęście. O, lustrzane odbicie. To jest naprawdę fajny czar defensywny dla maga. Ja bym to sobie chętnie kupił. Wzmocnienie siły. Niekoniecznie. Głuchota. Niekoniecznie. To już lepiej rzucać te cisze. Promień osłabienia chyba nie. Słowo mocy, uśpienie, przerażenie. Niewidzialność, spoko, możemy kupić. Znaczy prędzej czy później fajnie by było się wszystkich tych zaklęć nauczyć, nie? Ale jakieś wykrycie niewidzialnych to tam mamy. Ognista strzała to jest chyba zaklęcie poziomu drugiego. Nie, to jest trzeciego już, dobra. Faktycznie trzeciego to było. Także to sobie na razie darujemy, chociaż zamiast ognistej strzały to bym wolał jakąś kulę ognia albo te meteoryty, tego, jak one tam się nazywają, tego melfa, nie, czy jak one były, zamiast ognistej strzały. No ale to co nie zmienia faktu, że zła nie jest, ale zaklęcie trzeciego poziomu sobie daruję. Unieruchomienie osoby też chyba poziom trzeci, ta eksplodująca czaszka, fajne zaklęcie, ale ze szkoły nekromancji. Ochrona przed zimnem, jakieś takie. Dobra, kupiłem sobie takie trzy czary. Zobaczymy, czy ja to w ogóle zapamiętam. Czy się uda? Jeżeli chodzi o uśpienie, zaczarowania, zauroczenia. Spróbujmy. Zaklęcie pierwszego poziomu, no powinno wejść. Nie weszło. To kupię jeszcze jedno za chwilę. Lustrzane odbicie. Poziom drugi, ale ze szkoły iluzji. Więc gnomka ma zwiększoną szansę. Spróbujmy. Weszło. Weszło fajnie, a natomiast niewidzialność też ze szkoły iluzji, spróbujmy, i weszło też. Kupię jeszcze jeden ten sen. No, trochę kasy tutaj wybulę na to, ale, bo jeszcze chyba był jeden. Sen, ociemniałość. Jest uśpienie, jeszcze jeden taki zwój ma. Za 127, no dobra, jakoś to bardzo drogie nie jest. No fajnie, żeby się tego nauczyć. Weszło. No i mamy to. Czyli następnym razem, jak się będziemy przygotowywać do wypraw, to już ta pula zaklęć do wyboru będzie większa. Okej, okay, no to dobra, możemy dobra. Chyba wyruszać na te zachodnie wybrzeża. I zobaczymy, jak to wyjdzie. Tutaj do krawędzi sobie podejdę. Dobra. Zobaczymy, czy po drodze, może tutaj jacyś przeciwnicy będą. Niedźwiedź jest! No dobra, z niedźwiedziem sobie możemy poradzić. No mam zbrojkę już naprawdę fajną, mógłbym nawet pewnie tego niedźwiedzia tutaj przytankować, co? Spróbujemy? Spróbujemy, na potrzeby serii, walka z niedźwiedziem. Tak po prostu oko w oko. Zobaczymy, dostał. Zobaczymy, czy mnie trafi. Wziąłem jakieś tam leczenia, a luzik. Ale wiecie, te niedźwiedzie takie tam były brunatne, czy jakieś tam inne, to jednak bym chyba jeszcze nie ryzykował. To takie, za które było dużo więcej tego ekspa, jeśli nie? Nalegacie... Ale taki misiak słodziak już się przewrócił tu. No dobra, zachodnie wybrzeża. Taka dosyć przyjemna lokacja. To co? Jakiś sejwik na wszelki wypadek i idziemy na Sirinę od razu. A później sobie będziemy obchodzić te lokacje jakoś na luzie. Znaczy tak, Siriny, jeżeli dobrze pamiętam, one gdzieś tutaj siedziały na dole. Pójdziemy sobie przy tej krawędzi. To są chyba najbardziej kłopotliwe istoty, tak mi się wydaje. Ojdź ta gnomka, nope, żeby ona gdzieś tutaj nie szła. Czy najmniej kłopotliwe, czy nie, to...
Ja bym chciał tutaj sobie iść jeszcze dalej, nie mogę, bo trzeba mapkę dokładnie odkrywać, nawet na obszarach niedostępnych. O, może tu jakoś przejdę. Tutaj widzę, że poblokowane, czyli ta mapka będzie... Uuu, dzień dobry. Ogr! Jeśli nalegacie... Dobra, jeżeli chodzi o ogra. Czy chcemy jakoś na niego wpływać w szczególny sposób zaklęciami? Oto jest pytanie. Rzucimy ochronę przed złem? Tak na wszelki wypadek? Na ogra? Czemu by nie? Chociaż... ja wiem... A może nie, no klepiemy go bez przesady. Mam przecież potężną, pełną zbroję płytową. Niech on tu podejdzie, zobaczymy, czy jest taki twardy, na jakiego wygląda. Jak będzie twardy, to jak spotkamy kolejne ogry, to będę się zastanawiał. No dobra, może jednak jest silny. No, coś tam trafił. Coś tam trafił. Może to po prostu miał szczęście. No ale dobra, w takim razie podleczę się od razu. A, pierwszy przeciwnik. Już jakieś leczenie. Ale... A tam. No mogę się jeszcze raz nawet podleczyć. Ile za niego ekspa? 270. No i całkiem przyzwoity kamyk szlachetny. Ale z ogrami widzę, nie ma żartów tutaj jeszcze. A ten, co on miał za broń? On miał broń obuchową chyba, nie? Jakąś taką pałkę miał, czy co to było? Nasza zbroja pełna płytowa akurat zapewnia dodatkową fajną ochronę przeciwko siecznym i kłutym, no i przeciw pociskom. Ale jeżeli chodzi o bronie obuchowe, to chyba nie mam żadnej dodatkowej ochrony, pomijając klasę pancerza, tak? Bo w pasku też mieliśmy bronie kłute i pociski. Tak, bronie kłute i pociski, tutaj sieczne, kłute, pociski, czyli przed broniami obuchowymi to tak naprawdę chroni mnie tylko klasa pancerza, która też jest już niezła, no, ale jednak takie ogry z tymi obrażeniami obuchowymi to akurat, no dobrze im to wychodzi, przeciwko takiemu krasnoludowi, nawet opancerzonemu solidnie. Jak mi idzie to udawanie, że nie jestem śpiący? No, pewnie słabo, co? Ale się staram. Aha, tutaj sobie doszedłem do krawędzi. No nie musimy sprawdzać krawędzi wschodniej, bo stamtąd przychodzę. Porobimy sobie to południe. O, dzień dobry, jakiś straszny wilk. No to się okaże, czy taki straszny. Z pewnością. Z pewnością straszny. Dobra, podszedł. No to klepiemy go. A propos obrażeń obuchowych, krasnolud też ma obrażenia obuchowe. 650 punktów doświadczenia. Zobaczmy, dobra, czy jakiś inny wilk też tam był. Jeszcze jeden. Nie, to był taki samotny wilk. No, tu gdzieś mogę iść, zobaczyć. Mapkę sobie odkryć. No dobra. Spokój, a oto i... Oto i ghoul. No dobra. Z ghoulem na spokojnie. A może jakieś zaklęcie na ghoula sobie rzucę? Czemu by nie? Mamy te płomienie tutaj. Aganazara. Sobie z nich strzelę. Odsuń się od ghoula. Halo. Dobra, a czemu ona się nie mogła ruszyć w pewnym momencie? Jakoś chyba, że coś źle klikałem, ale nie sądzę. No taki ghoul by ją trafił, to by nie było za wesoło. No ale dobra. 175 punktów doświadczenia. Jakiś super ton nie był ten ghoul, się okazuje. No ale musimy z zaklęć korzystać też, na wszelki wypadek. Chyba, że będę takie dziwne rzeczy robił, że będę stał w miejscu i nie będę mógł się ruszyć. Powinienem po prostu... O, dzień dobry. Powinienem po prostu wcisnąć aktywną pauzę i się upewnić, że zielone kółeczko się pojawia. Czy to są strzelcy? Chyba tak. Ta, strzelcy. To z naszą pawężą i ochroną przed pociskami to tutaj wszystko robimy bez problemu.
szanse, że takie koboldy mnie żółku trafią, jest bardzo mała, ale mieczykiem mogą już, jak wyjął. Mieczykiem już mogą i nawet nieźle im to wychodzi, się okazuje. Dobra, zrobię sobie jeszcze jedno leczenie. Bardzo dobrze. Jakby co, mamy jeszcze dużo mikstur leczących. Tutaj wpadł zwój z ociemniałością. Co to za łuki są? Krótkie łuki, to krótkich nie chcemy, nie? Krótkich nie chcemy, tu już nic więcej nie wezmę. No to w takim razie... Niech będzie jeszcze jedno leczonko. Dobra, tu już gdzieś będą te siriny pewnie. Dlatego moglibyśmy się jakoś przygotować. Mogę nawet tutaj na wszelki wypadek przywołać sobie szkielety. Jakby jakieś zaklęcia ze strony tych sirin miały iść, to niech lepiej pójdą na szkielety, a nie na krasnoluda, nie? Tak jest. No. Mamy tutaj takie fajne istoty. Dobra, one idą pierwsze. Bardzo dobrze. A oto i... Oto i Sirina. Sirina Williams tak zwana, ale ich tam więcej było z tego, co ja kojarzę, nawet na pewno. Także zachowajmy ostrożność. Mhm, to tak, krasnolud fajnie, znaczy nie krasnolud, tylko ten szkielet. Fajnie, żeby przeszedł jakoś tu. Tu, żeby krasnolud jednak nie był na linii jakiś tam zaklęć, coś takiego, nie? Mhm. Tak, tak, tak. Szkielety. Idealne do tankowania. Cyk, cyk. A krasnolud dopiero troszeczkę później, żeby one jednak skupiły się na szkieletach, nie? To chcesz bym zrobił. Wiecie, one jakieś zauroczenia chyba rzucają, z tego co ja kojarzę, takie dziwne rzeczy. Na szkielety to mogą sobie rzucać. I się tak śmieją fajnie. No nie wiem, czy będzie im do śmiechu zaraz, zwłaszcza, że została już tylko jedna. No, dostał szkielet jakiś tam od niej. Taka syrena właśnie. O, straciłem kontrolę chyba przed chwilą nad szkieletem. Tak, no i po nich, tylko teraz... No ten szkielet jest na razie nieaktywny tutaj, bo ta Sirina przejęła chyba nad nim kontrolę. 2000 punktów doświadczenia za taką istotę. Co? No dobra, to co? Bierzemy jakieś strzały sobie tutaj. Będziemy je w przyszłości identyfikować. Są perły. A te łuki to są łuki krótkie też. No to krótkich nie bierzemy. Czy ja tego szkieleta mam szansę odzyskać jakoś? Tego to nie wiem. Czy to po jakimś czasie on się otrząśnie? Nie pamiętam takich rzeczy. Dobra, dobra. Dobra, na razie mamy drużynę, jaką mamy. Później sprawdzę, czy ten szkielet jest aktywny po prostu. No, niektórzy mówili, że większa drużyna by się przydała, tak? Ale chyba nie to mieliście na myśli. Rozumiem. A, czy tutaj chcemy coś sprawdzać? Nie wiem. Mój szkielet biedny chyba tam musi zostać. Co? Tu przejścia nie ma, tak? Dobra. To idziemy tędy. Może się jednak otrząśnie. Tylko nie wiem, czy wtedy bym nie musiał... Czekajcie. Coś sprawdzę. Jeżeli on wyjdzie poza zasięg widzenia... No właśnie, to ja tracę też nad nim kontrolę. Więc nawet jakbym odzyskał kontrolę nad tym szkieletem, to nie będę o tym wiedział. No trudno, będziemy szli sobie z jednym szkieletem. Nie będę na pewno czekał tylko po to, żeby sprawdzać, czy szkielet dojdzie do siebie jakoś. Idziemy dalej po prostu. Taki szkielet może nawet za zwiadowcę robić, ale mówię, tylko żeby sprawdzić może... Chociaż nie wiem, czy szkielet... Momencik. Coś mi właśnie przyszło do głowy, ale... No bo na pewno nie może tego typu zwiadu robić, co krasnolud, na przykład w formie niewidzialności,
czy pod wpływem sanktuarium, no bo tak jak przed chwilą powiedziałem, jak pójdzie gdzieś w cień, to tracimy jakby to zielone kółeczko, które pod nim jest. Nie widzimy tego szkieleta wcale. Ale i tak myślę, że się może przydać. Do różnych takich celów zwiadowczych. W sensie, że mógłby jednak iść gdzieś tam na przedzie i coś na siebie brać. No a propos na przedzie, to Procka, nope. Procka nie może być na przedzie. Może pod koniec tej lokacji wrócimy się tam i zobaczymy, czy ten szkielet wrócił jakby do mojej drużyny. A tutaj nie przejdę. Dobra, no to obchodzimy to sobie naokoło. Chirurg, on może leczyć. Tylko, że na razie nie ma takiej potrzeby zbytnio. Zostawmy go na razie, bardzo dobra? Dobrze. Jakby coś tutaj się złego działo. O, na przykład jakby coś nas tutaj zaatakowało i poturbowało. Co chcesz, bym to zrobił? Wtedy dobra, on dobra. Nas podleczy. A na razie go zostawię w spokoju. Tylko, że szkielet się rwie do walki, zauważcie. Dobra, przejmujemy tego gościa. O, weszło ogłuszenie, fajnie. No i tutaj nawet migoczące barwy. Zaklęcie, weźmy to sobie. Miecze półtora ręczne, to zbieramy. One jakieś takie bardzo tanie nie są. Dobra, zobaczmy, czy będzie więcej tam tych przeciwników. No, są. No dobra, a to znowu jakiś taki większy. Ogr Berserker. Dobra, wiecie co? Rzućmy tę ochronę przed złem jednak. Szkielete uczeka. Łatwiej zrobić. Dobra, teraz atakujemy. O, zobaczymy, czy szkieleta uda mu się trafić. Chociaż ja wziąłem tę ochronę przed złem, to ja powinienem tankować, a nie szkielet. Halo. No nie, no zabił mi szkieleta, no co za... Ale patrzcie się, broń popsuła chyba temu szkieletowi. 38 złota. Dobra, miecz obręczny. Zobaczmy, czy jeszcze jacyś wrogowie tu są. Nie, no są. Ale tacy słabsi. Czy chyba słabsi? Pół ogr to jest. Ochrona przed złem cały czas działa. Nawet mogę na wszelki wypadek sobie jeszcze zarzucić to. I teraz atakuję. Załatwiony. Ptasy podnosimy, mieczyk już mogę też podnieść. I załatwiony. To może jeszcze tu ktoś jest. Niż powiedzieć. A no są jeszcze. No w porządku. Szkoda, że szkieleteł się tak szybko zawinął, co? No i tutaj na przykład, powinienem zrobić zwiad sobie. I nawet rzucić jedną z tych mikstur takich obszarowych, które ma Procka, nie? I oni by tam się fajnie fajczyli pewnie. Dobra, jeszcze bonusy działają, chociaż jeden już widzę zszedł. A, postać delikatnie oberwała, ale nie szkodzi. Klepiemy ostro. O, zeszło już tam z niego coś. Ale coś się jeszcze trzyma. Ogłuszenie weszło, ale to na skutek takiej już... rany śmiertelnej, jak się okazuje. No ale 650 doświadczenia tutaj też wpada. 34, srebrny naszyjnik, miecz oburęczny. Łatwiej zrobić, niż powiedzieć. Ale jeszcze coś tutaj? Czy wszyscy? Ej, no jeszcze są, Jesus. Ile tego tu? No dobra, coś jeszcze zarzucimy sobie? No to może jeszcze raz taka ochronka, pomoc. Niech będzie. Tak, dla bezpieczeństwa. Dobra, dobra. Rockę to ja wolę odsunąć. Dostał, załatwiony. Klepać go, klepać. No dobra, zaklęcie zbroja znamy. Płomienie Aganazara znamy. Morgenstern, nieważne. Jeśli nalegacie... Dobra, jeszcze ktoś tu jest? Z pewnością.
Z pewnością? No nie wiem. A jednak chyba nie. I zaklęcie akurat przeminęło, no i bardzo dobrze. To idziemy dalej. Tego gościa zostawiamy na razie. Może w przyszłości się przyda. Jakby mnie coś tutaj poturbowało, to on może leczyć. W sumie to zapomniałem o nim. Bym się wcześniej nie leczył, ale z drugiej strony i tak muszę te zaklęcia wykorzystywać przecież. Zobaczymy sobie tutaj. Tylko zaraz. Może włączę, właśnie, pokazywanie różnych takich podświetleń, kryjówek. Żeby się nie okazało, że coś tu gdzieś pod kamieniem jest schowane, nie? Różnie to bywa w tym Baldurze. O, wilk. Łatwiej zrobić, niż powiedzieć. Okej, atakujemy wilka. O, dostał. Ogłuszenie weszło na niego. I został pokonany. Dobra. Bez lutu. Jak to wilki. Czy dam radę tu przejść? Dam radę. Aha, tutaj jest statek. No dobra, zajrzymy sobie. Magiczny pierścień. Okej. Okay. Do zidentyfikowania. Skrytka taka w statku. Czy tam na statku. Zobaczymy tu. Okej. No i dobrze idzie. Ten obszar mógłbym od razu sobie sprawdzić, nie? Ale już to obejdę naokoło. No tutaj można by zajść też. Nic nie ma. Chyba się ciemno zaczyna robić. Ciekawe, jak tam mój szkielet. Szalony Arkant. Dobra, z nim możemy zagadać. To chyba właśnie on będzie ten pierścionek chciał. Kto ty? Ja nie wiedzieć. Lubię cię, tak, lubię cię. Baram, bam, ram, bam, bam. I wiem, jak można zrobić, żebyś i ty mnie polubił. Baram, bam, ram, bam, bam, bam. Gdzieś na morzu, gdzieś na oceanie jest statek piracki w morskiej pianie. Czeka on na mnie i czeka na ciebie. Przynieś, co tam znajdziesz, lecz nie zakładaj na siebie. Adam Mickiewicz. No dobra, to ten pierścionek mu możemy od razu oddać znaleziony. Co za piękny pierścień. Ciekawe, skąd go masz. Pewnie stamtąd, gdzie go zostawiłem. Rabam, bam, bam, bam. O, wiem, co myślisz sobie o starym, szalonym Arkandzie Śmierdzielu, który zabiera to, co przyniosłeś i nic nie daje w zamian. Proszę, weź te butle. Dostaliśmy olej wściekłego płomienia i 300 punktów doświadczenia. Adam Mickiewicz. Czyli dołożymy sobie go tutaj do naszych olejów różnego typu, takich wybuchowych, tak? No dobra, no to taki szybki questik tutaj po drodze. Idziemy dalej, może jakiś sejwik taktyczny, co? Co jakiś czas trzeba zrobić. No dobra, rozglądamy się w takim razie, tu się tak ładnie odsłania. Ale trzymamy się krawędzi. No ciekawy jak mój szkielet, żebym tylko pamiętał o nim. Okej, ją sobie zostawiamy na potem. Bardzo dobrze. I bardzo dobrze, odkryjmy sobie tutaj. To jest Wybrzeże Mieczy. Spoko. Bardzo dobrze. Najpierw tutaj naokoło wszystko. O, jest wściekły wilk. Nie inaczej. Dobra, poczekajmy na niego. Rozklepiemy. Ile ekspa za wściekłego wilka można dostać? Ło, gdzie tu do Polski? Halo. Nie ma ta. Dostał. Procka mu zadała obrażenia. Proc jak wywali, to od razu 16 albo więcej. Okej. Okay. Ale zadał obrażenia kłute. No, niby na te kłuty mamy niezłą odporność, ale co jakiś czas coś tam jest. Coś tam wchodzi. Jeśli nalegacie. Ale wchodzi również doświadczenie za takiego wilka. No tutaj ładnie odkryte, czyli zatoczyłem kółeczko. Tu za chwilę. Chodźmy jeszcze tam na dół, wszystko sobie podkrywam. Zobaczymy, może ten szkielet tam będzie już. W sumie by się przydał nawet. Co się dzieje ze szkieletem?
jeżeli wcześniej został przejęty. Ale wiecie, on tak został przejęty, że nawet ona go nie wykorzystywała do ataku na nas. Ta Sirina, jakaś taka słaba ta Sirina była. Obejdę sobie tu. No ale fajnie, mamy nowe czary od Talantyra. No w przyszłości, tak jak mówię, będziemy nawet się uczyć takich zbędnych czarów, z których pewnie nie będę korzystać. Ale fajnie by było tę księgę magii sobie tam zapełnić, nie? To co, idziemy zobaczyć do szkieleta, czy jednak później? Albo później zobaczę. Załatwmy sprawę z nią teraz. Jeszcze przy okazji, tu sobie może poodkrywam. Zobaczymy jak to pójdzie. Znaczy nie chcę spoilerować też za bardzo, o co z nią chodzi. Jak już będzie po wszystkim, to o czymś powiem. O, może tak, jeżeli nie zapomnę. Cofnij się troszeczkę, Nereida. Ta, to jest ona. To jest ona. Niech ja się zastanowię. Znaczy tak, ważna sprawa, żeby Procka nie gadała z nią, mimo że ona jest postacią charyzmatyczną, to też wam zaraz powiem dlaczego. Proc sobie z nią zagada, ale najpierw niech Proc... Tu były rzuty obronne, nie? Rzuty obronne i rzuty obronne były... A zapomniałem przecież tego, tam do tej skrzynki u Talantyra zajrzeć. To jak będziemy wracać, no przez specjalnie po to zaklęcie wziąłem. I jeszcze mieliśmy zaklęcie u niej, to ze szczęściem, tu też były rzuty obronne. Ile to trwało? 3 rundy, nie za długo. 3 rundy, ta. A ile trwa to? To trwa dłużej. 1 runda plus 1 runda na poziom. Dobra, niech on to na siebie rzuci. Niech ona rzuci na niego to szczęście. Może to wystarczy. Fajnie tu jest mieć dużo tych rzutów obronnych. Krasnolud sam z siebie już ma bardzo dobre rzuty obronne, nawet jeżeli chodzi o jego bonusy rasowe takie. Ale tu się przydadzą jak najlepsze. Dobra, dobra. I teraz. Pomóż mi proszę. Jestem sama w tej głuszy. A kto wie, co czai się wśród drzew? Idź za nami, a zapewnimy ci bezpieczeństwo. Wspaniale. Może pocałunek, by okazać moją wdzięczność. To nie dla mnie, ledwo cię poznałam. Jest mi niezmiernie przykro, ale muszę nalegać. No i właśnie, ona teraz składa pocałunek. I teraz to jest taki zaklęty pocałunek, który tak naprawdę zabija ofiarę, no nie? No i nie chcemy, żeby Procka padła, no bo jakby Procka padła, no to wtedy od razu, no trzeba robić lat, bo jakby pada przywódca drużyny, tak? A jeżeli nawet krasnolud by tutaj padł, gdyby ten pocałunek wszedł, no to ladu byśmy nie robili, no bo nie ma takiej potrzeby, tak? Byśmy sobie jakoś inaczej z tym poradzili. Ale jeżeli jest dużo rzutów obronnych, to może i ten pocałunek po prostu nie wejdzie, nie? Jakby na zasadzie, że nie zadziała zaklęcie, no zobaczymy. Rzut obronny przeciw zionięciom. Udało się. No właśnie dlatego się chciałem tak zabezpieczyć, nie? No wyszło, fajnie. No i teraz ona stała się agresywna. Myślę, że jakieś magiczne pociski tutaj w nią wywalimy. Ja się nawet odsunę tym krasnoludem. Nie inaczej. Nie, to już przestało być zabawne. Nie mam zamiaru za to umrzeć. Może i to były moje czyny, ale nie ja o nich decydowałam. Muszę robić to, co każe mój pan. Wyjaw swe pobudki, albo użyźnijmy tobą nasz ogródek. Nie byłoby mnie tutaj, ale moja chusta jest w rękach ogra Drota, więc muszę go słuchać. Nie chcę was już krzywdzić, ale jeśli on każe, to będę musiała go posłuchać. Więc będziemy walczyć najlepiej, jak potrafimy, by wyzwolić cię z jego łap. O, to może być ciekawe. Zróbcie to. Jakieś no. Kłopoty, dlaczego nie zabiłaś tych kurdupli? Wiesz, że nie wolno ci mnie denerwować, wodne dziecko?
To nie moja wina, ogrze Drotu. Są silniejsi niż ja. Hi, nie będzie z nich tylko mięso i trochę złota do zakiewki. Zabijemy ich. Tak też się stanie. Jakim prawem więzisz to stworzenie, ogrze? Wróć jej to, co do niej należy. Ona wam to powiedziała? Chyba nieźle musieliście jej przyłożyć, że aż tak jej się we łbie poprzewracało. Faktycznie mam jej chustę, ale to wodne dziecko jest moją przyjaciółką. Wszyscy mi zazdroszczą. Jestem ogrzy mag Drot. Umiem zabijać i to dobrze. No dobra. Miejmy nadzieję, że ja tutaj zdążę coś ciekawego zrobić. Bym spróbował chętnie na niego rzucić nawet ociemniałość. Zobaczmy, czy to wyjdzie. No, schował się. Dobra. Dobra. Na razie ja też się schowam. Z pewnością. Spokojnie, zaraz go porobimy. On się powinien tu ujawnić. Z pewnością. Czy mam nadzieję? Bardzo dobrze. Z pewnością. No, nie widzę go. Gdzieś się tu jest. Okej. Okay. Teraz spróbujmy ociemniałość. Krasnolud ma masę rzutów obronnych przeciw czarom teraz. Weszło. No i bardzo dobrze. I w tym momencie, nie wiem, bierzemy go na smycz? Możemy go wziąć na smycz. Spróbujmy. Jeśli nalegacie... Trochę oberwał. Myślę, że dołożymy mu magicznych pocisków jeszcze. Wyłączę te podświetlenia. Okej, okay, jeszcze więcej. Poważne obrażenia już ma. To jeszcze raz. Twardy, co? To jeszcze raz. Ogrzy mak. Ale z Procką to nie ma szans. Aczkolwiek trzyma się dobrze. Jeszcze jeden pocisk. Jak nie starczy, będziemy kombinować z ładunków z pierścieni nawet. No i schował mi się. Popsuł się. 975 punktów doświadczenia. Z pewnością. Z pewnością tyle. 129 złota. Jest jakiś magiczny hełm. Jest koral rogowy. Katana też wpadła. Katana to lekko zakrzywiony miecz o jednym ostrzu. Są to prawdopodobnie najostrzejsze miecze, jakie kiedykolwiek wykuto. Proces ich tworzenia jest długi, trzymany w tajemnicy i jest prawdziwą sztuką. To ostrze jest chyba najważniejszą częścią kultury Karatur. Dotknięcie czy wzięcie do ręki katany samuraja to dla niego obraza i zawsze wywołuje jego gniew. Rzadkością jest, by gaijin czy obcokrajowiec posiadał taki miecz. Albo ten gaijin jest serdecznym przyjacielem ważnego ministra, albo zamordował samuraja. No, kostka 10-ścienna, jeżeli chodzi o obrażenia, także nieźle. Opóźnienie 4, typ sieczny. Jednoręczna katana. No i mamy magiczny hełmofon. No dobra, zagadajmy z nią. Jeśli nalegacie... W takim razie, skoro już tu sytuacja została załatwiona. Na wody mojej ojczyzny, wreszcie wolna! Przepraszam, że odchodzę tak szybko, ale nie mogę zostać tutaj ani chwili dłużej. Dziękuję i do zobaczenia. Doświadczenie 750 punktów. Bardzo dobra, dobrze. Obejdziemy sobie jeszcze tutaj do końca. I co, nie muszę się leczyć u tego chirurga za bardzo, tak? No tak wyszło. Ale z zaklęć magicznych pocisków się musiałem wyprztykać na tego ogrzego maga. I nawet na smyczy go trzymałem na początku. No, dosyć żywotny, nie? Dobra, ale ociemniałość ze szkoły iluzji porobiła tutaj tę sytuację. I to nie pierwszy raz w tej grze, tak? No, ale właśnie, jeżeli chodzi o specjalizację, nawet jeżeli zaklęcia w Baldurze nie są jakieś tam wykorzystywane za często,
w standardowych rozgrywkach, o skąd to się tu wzięło, to jeżeli nagle zaczynamy grać jakąś postacią z konkretnej szkoły, to może się okazać, że jakieś tam zaklęcie częściej wchodzi, coś i nagle zyskuje w naszych oczach więcej, nie? Przykład takiego właśnie oślepienia. Dobra, jakiegoś gula tu mamy, tak? No to spróbujemy też ociemniałość na niego rzucić. Może wejdzie? Łatwiej zrobić, niż powiedzieć. No i weszło, no i weszło, no. Tak to właśnie jest. To wiem, wypróbujemy sobie ładunek pierścionka, jak to w ogóle wygląda. Halo, tylko to nie tu, tutaj. Czyli też takie trzymanie na smyczy. Czy to zadaje jakieś wielkie obrażenia? Lekkie obrażenia, poważne obrażenia ma i przestały działać. No ale wam powiem, że całkiem, to zostawmy te ładunki w spokoju. No idę z krasnoludem. Skoro mamy tam chirurga, który może nas leczyć, to krasnolud też sobie jeszcze powalczy. Pyk. Klepiemy go. Zwłaszcza, że ma pogorszone staty, ten gul, no nie, ten pancerz, celność, to można się z nim bić na luzie. Dobra, idziemy do chirurga, zagadać z nim. Nawet nie dlatego, żeby mnie jakoś wyleczył bardzo, chociaż ten jeden punkcik może odnowić, ale ogólnie zobaczymy, co to za postać, pokażę wam. Gdzie on? Tutaj gdzieś był, nie? Na dole. I zobaczymy, czy ten szkielet tam cały czas jest. Gdzie ten chirurg był? Tu gdzieś był. Tak, przy tej walce. O. Może on tutaj był specjalnie, jakby mi krzywdę te istoty zrobiły, te ogry, czy co to tu było. Chirurg. Wygląda na to, że jesteście w potrzebie. Nieczęsto spotykam. Żem was znalazł. Nieczęsto spotykam tu podróżnych. Posiadam umiejętności, które mogą was uzdrowić. Pewnie, że potrzebne nam twoje usługi. Przede wszystkim jednak, kim ty w ogóle jesteś? Możecie zwać mnie chirurgiem. Pokutując za dawne grzechy, uzdrawiam innych. Wielu zginęło przez moje miłosierdzie. Mam brata, złego człowieka o imieniu Davaeorn, który wciąż żyje, gdyż nie starczyło mi odwagi, by zabić go, gdy miałem po temu okazję. Wielu zginęło z jego rąk. Także nasz ojciec. Słyszałem, że Davaeorn pojawił się w tych stronach i przybyłem naprawić swój błąd. Wyglądacie mi na poszukiwaczy przygód. Może pomożecie mi pokonać brata? To może być tylko moje pobożne życzenie, ale weźcie to. Pomoże wam w walce z siłami magii. A, chyba się nie da ukryć, że jestem jednak senny. Leż spokojnie i daj mi zrobić to, co do mnie należy. O, zdobyliśmy miksturę ochrony przed magią. Ciekawe, który to typ jest mikstury. Dobra, to może być dobre. Dobra, uleczył mnie. Aha, i sobie poszedł. Okej. Pokażcie mi tę miksturę. Co to za mikstura jest? Gdzie to jest? Tu. Mikstura ochrony przed magią. Aha, to jest procentowa odporność na magię, 50%. Nie, to ja w ogóle myślałem, że to jest coś innego, no ale spoko, no. Taka miksturka też może być. Schowamy ją sobie do tego futerału na mikstury, bo ogólnie rzecz biorąc to mamy bardzo fajną miksturę, znalezioną tam wcześniej, miksturę niewrażliwości. Rzuty obronne plus 5, to jest fajne i to na jedną godzinę. No jedna godzina to jest chyba 5 minut w grze, jeżeli się nie mylę. Tak? Chyba tak. Runda 6 sekund, tura. Tura to jest chyba minuta. Godzina to jest 5 minut. Jakoś tak to było tutaj w Baldursach. Gotowe. Idziemy zobaczyć, czy jest szkielet. Bardzo dobrze. I zawijamy się stąd zaraz. W każdym razie Siriny porobione, zaraz zobaczymy, jak tam exp. No dzisiaj żaden poziom nie wpadł im, ale trochę się udało przeekspić. No głównie na tych Sirinach, nie? Także wyszło fajnie. Pocałunek nie wszedł. Znaczy tak, jeżeli dobrze pamiętam z tą postacią, którą tam mieliśmy, ten Nereidę, gdyby ten pocałunek wszedł, proc by padł wtedy martwy. O, jest szkielet aktywny.
Wii, cześć. To prośby wtedy padł, ale w momencie, jak się jej mówiło, że się jej pomoże, zanim się pojawił ten ogrzymag, to ona wskrzeszała wtedy tę postać. Czyli prośby został wskrzeszony, tylko że on chyba by miał tylko jeden punkcik zdrowia. Znaczy i tak byśmy sobie poradzili z tym magiem, no bo no by się to skończyło podobnie jak teraz, czyli Procka by na niego rzuciła to oślepienie i by go po prostu sobie wystrzelała, nie? Później byśmy Procem poszli sobie do tego chirurga, on by go tam podleczył, nie? I w ogóle byłoby super. Także ze wszystkim tutaj idzie sobie poradzić. Wszystko jedno, czy coś idzie, tam wiecie, czy tam rzuty obronne by nie zadziałały, czy by zadziałały. Znaczy tak, ten szkielet, to nie wiem, jak długo on w sumie może z nami chodzić, ale podejrzewam, że jak się stąd wyniosę, to już go nie będzie. Ale jak sobie grałem, to kiedyś to takie szkielety długo chodziły. Praktycznie na całą wyprawę one były. No chyba, że padły wcześniej, nie? Ale raczej nie, znaczy na pewno nie przypominam sobie takiej sytuacji, żeby mi po prostu znikł gdzieś w terenie. No ale jak będziemy zmieniać lokację, no to pewnie zniknie. Znaczy znikł, czy się przewrócił sam z siebie, czy coś, niczego takiego nie kojarzę. Dobra, wróćmy się jeszcze do tego wysokiego żywopłotu, bo musimy sprawdzić zgodnie z planem. Może jakaś zasadzka będzie. Nie, ma zasadę. O, szkieleta już też nie ma, zgubił się po drodze. Musimy sprawdzić zgodnie z planem tutaj. O, wiecie, to tę skrzynkę. Czy uda się ją otworzyć teraz? Szkielet wojownik, odesłanie. Czyli po jakimś tam czasie on po prostu, no tracimy nad nim kontrolę, tak? Ale to musi być jakiś taki bardzo długi czas. Nie wiem, może to jest napisane tu nawet, ale chyba nie. A nie, jest napisane, 8 godzin. A to wcale nie aż tak bardzo długo. No ale dostatecznie długo, no. Jak się robi jeden obszar, to tam to starcza w zupełności, żeby te szkielety chodziły, no. Okej. Z pewnością. Myślałem, że one są dłużej. Spoko. No to uwaga, czyli zwiększamy siłę. W tej chwili, jeżeli chodzi o nasze statystyki, wygląda to tak. Siła 19, zręczność 18, kondycja 20 i zobaczymy. Uwaga, forsujemy. A, nie udało się. Nope, jeszcze za mało tej siły. Jeszcze ta skrzynka musi tu zostać. Znaczy tam jeden z widzów pisał, pamiętam w komentarzach, że tam jest tylko jakiś kamień szlachetny, może jakiś lepszy, bardzo nie wiem, dobrze. Ale w sumie nic dobrego. No i tak bym chciał tę skrzynkę otworzyć sobie. Dobra, idziemy do tej krawędzi już, tak żeby było porządnie. Tak jak się to powinno zrobić. O, może po drodze spotkamy coś. Chociaż tu ostatnio szedłem, nic nie było, ale może jak teraz pójdę jakoś tędy, to może kogoś spotkamy. No tutaj stoi Kiwan. Cały czas go możemy do drużyny wziąć, jakby co. No można by. Niezłym łowcą jest, jakby nie patrzeć. Nikogo nie spotkaliśmy. No to Beregost, 4 godziny. Zasadzki nie ma. Ja mam strasznego pecha do tych zasadzek, chociaż niektórzy uważają, że jak mają zasadzki, to znaczy, że mają pecha, tak? Mi tam zasadzki nie przeszkadzają, zawsze jak są trudne, można uciec po prostu przed nimi, przynajmniej próbować, no ale to nie powinno być trudne. Idziemy identyfikować, tak? Jakiś hełmik wpadł, więc pójdę go zidentyfikować, ogarniemy się troszeczkę. Nie wiem, w następnym odcinku chyba pójdziemy... Bo kolejna lokacja, taka jakbyśmy się trzymali tego schematu, czyli teraz tutaj, no to chyba ten Bazilus będzie, ten za którego nagroda jest 5000. Moglibyśmy go porobić, więc wydaje mi się, że chyba nadszedł ten czas. No, ale myślę, że zaklęcia dobrze użyte na dzisiejszej misji, jakieś oślepienie zostało. Ogrzego maga rozpracowała Procka bezproblemowo. Szkielety fajne, nie? Wzięły na siebie te jakieś dziwne zaklęcia tych Sirin. Troszkę tam potankowały.
Nie skorzystałem z ciszy. No w sumie można było ciszę spróbować na te Siriny rzucić. Jak już wiedziałem, gdzie są, to tam przed tym ciemnym obszarem, bum, jakby weszła jakaś cisza, to by nie mogły tej niewidzialności też rzucać. Ale szkielety w zupełności wystarczyły, także jest spoko. Dobra. Idziemy. Idziemy, zrobimy akcję z identyfikacją, posprzedajemy coś. Strzał nie identyfikuje tutaj. To już poczekamy na jakieś bonusiki z wiedzy, takie lepsze. Hełmofon. Hełm ochrony, zwany darem pokoju. Ten hełm, ceniony za szlacheckie pochodzenie oraz za moce, którymi obdarza właściciela, miał być zwykłym darem. W tych dniach nie zbliżało się żadne niebezpieczeństwo czy zło, które trzeba byłoby pokonać. Po prostu jeden przyjaciel zapragnął wręczyć dar innemu, a prezentem mogła być równie dobrze ciekawa księga lub butla wina. Niestety poszukiwacze przygód zwykli obdarzać się bardziej praktycznymi darami. Hełm brał udział w wielu bitwach i zawsze pamiętano o jego skuteczności. Dlaczego niestety, jak dla mnie, to, że poszukiwacze przygód zwykli obdarzać się praktycznymi darami, to chyba dobrze, nie? Rzuty obronne plus jeden. No, to już się mogliśmy przekonać, że rzuty obronne spoko. Jakiś pocałunek kłopotliwy nie wszedł dzisiaj dzięki szczęściu, dzięki tam jakiemuś dodatkowemu bonusowi z tego tam, wiecie, z tego czaru kapłańskiego też. To będziemy mieli dodatkowe rzuty obronne. Jeszcze plus odporności na elektryczność, zimno i ogień. Plus 20%. No i standardowo hełmy chronią przed trafieniami krytycznymi. To tak nasz obecny hełm też działa w takowy sposób, że chroni przed trafieniami krytycznymi. No ale mag nie może tego nosić, tak? Więc po prostu procek w tym momencie zmienia hełm na taki dużo lepszy. Niech tak będzie. Poza tym nic do identyfikacji tutaj nie mamy. Możemy sprzedać sobie. Co możemy sprzedać? Aha, dobra, mam tu 3 perły. Czekajcie, bo tak jak mówiliście, co jest bardzo słuszne, żebym sprzedał 4 perły naraz, żeby się nie okazało, że sprzedam 3, ich cena spadnie wtedy i później się przełączę na proca i on już taniej będzie mógł sprzedać, tak? To samo można z tymi broniami zrobić. Ale co, mam czekać na inne katany? Nie, no chyba sprzedam to od razu, bez przesady. Dobra, ale z tymi perłami, no to tak do tego podejdę. Czyli 400 na samych perłach uda się zarobić. Tak jest. No dobra. Tutaj sprzedamy. Może kupię od razu pociski, co? No, znaczy w sumie to nie wiem, ile mam ich kupić. Zaraz zobaczymy. Miecze. 1,5 ręczne już tylko za 8, ale 2-ręczne za 25 sprzedajemy. Katana za 250. Ładnie. Koral rogowy, hełmofon za 2 monetki. 380. No i dobra. Nie będę katan zbierał. Ile ona ma tych tutaj? No dobra, weźmy sobie. Mogę zrobić cokolwiek zechcesz, ale niech to będzie wyzwanie. Z 5 staków. Gdzie są te komórce? Gotowe. Kup. A tam jeszcze pisaliście. No w sumie mógłbym tak też robić. Kupić więcej pocisków i po prostu, żeby proc tutaj trzymał. Ile one ważą? One w ogóle coś ważą? Aha, waga 0. No dobra, to zrobię tak. Niech będzie. Czyli 12 staków, tak? Nie ma sprawy. Jeżeli nic nie ważą. Drogie nie są. To w takim razie proc będzie nosił dla procki pociski. Tutaj. Może być? Idziemy do Feldeposta jeszcze? Dobra, idziemy do Feldeposta. Bardzo dobrze. No dobrze, dobrze. Myślę, że będzie impreza w karczmie. A ja chcę tylko zwoje sprzedać. W sumie u Talantyra mogłem nawet te zwoje chyba sprzedać, nie? Może jakieś inne ceny by miał. Ciekawe. No, teraz te ikonki z nowego hełmu. Ochrona przed ogniem, błyskawicami, zimnem. Ale te rzuty obronne doszły. To mi się podoba najbardziej. Znaczy, nie, no, odporności też spoko.
w połączeniu z jakimś dobrym zaklęciem, to już będzie się można w jakąś pułapkę ogniową wpakować. No dobra. Nie. To chcemy tu. Pierścień za 62, ociemniałość, migoczące barwy, naszyjnik, zbrojka, płomyczki. Nie będziemy ze zwojów tych zaklęć rzucać, sprzedajemy je. Aha, ten przeklęty mam, tego w ogóle sprzedać nie można. Trzeba się go pozbyć, żebym przez przypadek go nie przeczytał kiedyś. Podrzucimy go gdzieś może, co? Podrzucimy go tutaj do beczki. Kto go ma? Procka go ma. Jeśli nalegacie... O, podrzucimy zwój do beczki. Dobra, dobra. I strzały zostawię jeszcze w skrzyni. Kiedyś będziemy identyfikować. Proc w porządku. Jeśli nalegacie... Strzały się zbierają, tutaj są te skalpy, spoko. Jeśli nalegacie... Dobra, to chyba by było na tyle w tym odcinku. Dobra. W następnym odcinku przygotowujemy się na tego Bazilusa. Jeżeli chodzi o zaklęcia, to już teraz to lepiej wygląda. Mamy trochę więcej, większe pole do popisu. No, zwłaszcza tutaj, jeżeli chodzi o tę defensywę. Niewidzialność, lustrzane odbicia. Kolejne motywy się pojawiają, jeżeli chodzi o radzenie sobie z pułapkami. Jak są lustrzane odbicia załączone, to szansa, że pułapka wejdzie w prockę, się ostro zmniejsza. Spoko, będziemy sobie jakoś radzić. Póki co to by było na tyle. Trzymajcie się, na razie.